Dzień dobry. Witam Państwa na moim kanale YouTube'owym Marian Nosal TV oraz na moim nowym portalu Wolnych Słowian i Wolnych Polaków, który jest pod adresem Słowianie i Ukryta Historia Polski.pl. Bez przerw oczywiście i przez L. Mój kanał YouTube'owy zmienił nazwę, w tej chwili ta nazwa jest dłuższa, nazywa się Marian Nosal TV, Słowianie tym razem i Ukryta Historia Polski. Dlatego, żeby łatwiej było wyszukiwać, że to jest kanał YouTube'owy o tematyce słowiańskiej. I zapraszam dzisiaj do artykułu pod tytułem Słowiańskie wychowanie bez wychowania. Chodzi tutaj o to, jak naprawdę powinniśmy do siebie się odnosić, jak wychowywać dzieci, jak wychowywać siebie i w ogóle jaki powinien być model współżycia między ludźmi, czy ten jest prawidłowy. Podobny temat poruszyłem w filmie Prawo przyrody a prawo rzymskie, tak naprawdę to jest ten sam temat, no ale tutaj pod innym kątem, ponieważ w naszej cywilizacji, tej totalitarnej, globalnej, globalicznej jest taki styl, żeby dużo myśleć, dzielić, klasyfikować, więc oddziela się życie od prawa, życie od edukacji, prawo od edukacji i tak dalej. Wszystko się dzieli, poddaje się torturom szkiełka i oka, mędrcowego szkiełka i oka mickiewiczowskiego. No więc ja też idę tym tropem, osobno piszę o edukacji, osobno o prawie, osobno o życiu. I zaczynam lekturę. Wychowanie kojarzy się nam najczęściej z właściwym kształtowaniem młodego pokolenia. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy starsze pokolenia same mają problemy na tym polu, same są źle wychowane, przekazałyby tylko złe wzorce młodszym. Wikipedia mówi, że wychowanie to całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka. Zakłada się więc, że jest ktoś wychowujący i ktoś wychowywany. Mnie się jednak wydaje, że w obrębie panującego nam światowego systemu totalitarnej przemocy nie bardzo mamy kogoś, kto mógłby wychowywać innych. Kogoś, kto miałby prawo moralne do tego. W związku z tym należy wziąć sprawy w swoje ręce. Wychowajmy się sami. Bo kto niby ma nas wychowywać? Przekupni politycy? Ograniczeni grantami, ideologią i marazmem metodologicznym naukowcy? Nieszczerzy kapłani zakłamanych systemów religijnych? A może starsi młodszych? Oj, chyba odwrotnie byłoby najczęściej lepiej. Młodzi są po prostu, małe dzieci są po prostu bardzo szczere. To dorośli z nich robią takich nieznośnych bachorów, jak się czasami widzi. To oni po prostu naśladują dorosłych. Jeżeli dziecko nie słucha się, wrzeszcze i robi różne dziwne rzeczy, to czasami jest to objaw po prostu dużej energii, zdrowia, ale najczęściej jest to naśladowanie fochów, które dziecko bierze od dorosłych. No, ale to był mój komentarz, bo nie wytrzymałem. Czytając ten swój własny tekst. Tutaj było w tym tekście dalej, chyba odwrotnie byłoby lepiej. Dzieci są bardziej niewinne niż dorośli. Może jeszcze ktoś inny? Następnych nieudanych kandydatów na wychowawców wymienić możecie sobie sam. Nie, na pewno nikt z pierwszych stron gazet czy z podręczników naukowych. Tu jeszcze umieściłem wcześniej swój rysunek, na którym przedstawione są dwie młode istoty, płci męskiej i żeńskiej, otoczone dwoma drzewami, czyli tak symbolicznie przez przyrodę, i nad nimi słońce z kołowrotem słowiańskim, który symbolizuje między innymi słońce. I podpis jest: Słowiańskie wychowanie bez wychowania to zgodność z prawami przyrody, także radość i wolność. Nawet słońce kręci się tak, jak chce. Ten rysunek, nie wiem, czy mi najlepiej wyszedł, bo miał ukazywać dzieci, ale te osoby wypadają bardziej na młodzież. Nie szkodzi. Młodzież też trzeba wychowywać, dorosłych też trzeba wychowywać. W jaki sposób? No to będzie w dalszej części artykułu.
Tu było pytanie, kto ma wychowywać. Odpowiedź teraz zaczynam formułować. To my, cisi, dotychczas spokojni, uczciwi ludzie, powinniśmy zacząć decydować najpierw o sobie, a potem o wychowaniu młodzieży. Jednym aktem woli, a nie rewolucją, przejąć kontrolę nad systemem wychowania. Nie poprzez siłowe przejęcie, ale poprzez stworzenie alternatywy. Alternatywy, czyli po polsku innej możliwości. Będę tłumaczył przynajmniej w miarę moich możliwości słowa obce na polskie. A więc, ale poprzez stworzenie alternatywy, która bez walki połknie słabszego i niemoralnego rywala. Jak to zrobić? Metody bezkrwawych przejęć władzy są znane, na przykład znany Indo-Arią bierny opór. Chodzi o ten opór Gandhiego na przykład. Bierny opór musiał być wsparty wcześniejszą ideowością i siłą moralną. Przy czym dla nas, ludzi uczciwych, najważniejsze jest przejęcie władzy nad świadomością społeczną, a mniej nad sferą materialną, która wobec ducha jest wtórna. A może by tak udało się jeszcze prościej, bez biernego oporu? Pojęcie biernego oporu zakłada jednak pewną konfrontację, walkę. Pewną szansą dla nas jest na przykład internet. Jeżeli każdy z nas i każda zacznie w internecie propagować właściwe wzorce, to stanie się. Te wzorce staną się normą. Nie jestem naiwny i wiem, że natura ludzka jest ułomna, ale ten czas, w którym żyjemy, jest specjalny. Wszyscy znani, wybitni nauczyciele duchowi już od wielu lat zapowiadali na ten czas wielką zmianę. Gdzie jest ta zmiana? Jeżeli nie widać, to dlatego, że prawem reakcji wszystko, co niedoskonałe, nie chcę użyć słowa złe, broni się resztką sił i może to wyglądać na zwycięstwo zła. Ale to tylko pozory. Wielką zmianę widzę chociażby w tym, że w ogóle poruszamy takie dziwne tematy. Z tego, co pamiętam, w poprzednich epokach za okupacji niemieckiej, za Sowietów i za pierwszych 20 lat III Rzeczpospolitej było to niemożliwe. Teraz mówienie o wielkiej zmianie również w wychowaniu mamy. Teraz do mówienia o wielkiej zmianie mamy. Po pierwsze, środki techniczne. Dalej, potrzebę społeczną. Załamanie się dotychczasowych systemów i autorytetów. Czyli trzy rzeczy. W związku z tym przewiduję słowiańskie wychowanie bez wychowania. Stanie się to samo. Ale warto o tym wiedzieć, żeby nie być zaskoczonym. Poza tym koncepcja wychowania bez wychowania nie oznacza, że nie należy się przygotować. Aby nie być zaskoczonym, chętnie przeczytałbym jakiś podręcznik wychowania słowiańskiego i polskiego. Jeżeli ma być wychowanie bez wychowania, no to po co podręcznik? Po to, żeby opisać początkującym, jak wolne ludy wychowują swoje dzieci, młodzież i siebie. Przykładem mogą być Indianie, którzy chętnie się swoją wiedzą dzielą. Ale też o Słowianach wiemy, że nie zamykali swoich skrzyń i szaf i domów na kłódki, jak to robili ludzie kultury zachodu. Piszą o tym kronikarze. I dziwili się też nasi przodkowie Słowianie, do czego te kłódki i zamki są potrzebne. Wynika z tego, że nie znali instytucji przywłaszczania sobie cudzego mienia. Także takie mówienie, że jedź do Polski, twój samochód już tam jest, jak Niemcy czasami się żartują, no to jest wynik ich propagandy, ich wychowania. My nie wiedzieliśmy, co to jest kradzież. No nawet nie była ta kwestia, że Słowianie, Polacy nie wiedzieli, jak ukraść. Pewnie jakby chcieli, to by wiedzieli, ale po prostu oni nie wiedzieli, że takie coś w ogóle jest możliwe. Do głowy mnie przyszło, żeby kogoś w ten sposób skrzywdzić. I dalej. Tak nas wychowali ci, co teraz się boją swoje samochody. Tak nas wychowali. I dalej. Nie rozumieli tego pomysłu. To znaczy Słowianie. Nie rozumieli pomysłu, żeby komuś coś wziąć, a sobie to przypisać. Przy czym nie wynikało to z braku wiedzy kłódkarskiej i zameczniczej, bo akurat w hutnictwie i metalurgii Słowianie przodowali. Mieliśmy potężne przecież na przełomie R
około roku zerowego potężne zagłębia hutnicze, metalurgiczne, kuliśmy doskonałe miecze metodą, którą potem nazwano damasceńską. No naprawdę, technologie przemysłowe, metalurgiczne mieliśmy na bardzo wysokim poziomie. To naszymi mieczami rozbito Rzym. Zdobyto w 455 roku naszej ery. Wandalowie z Kartaginy, którzy wyszli z Nadwisły, zdobyli Rzym. No ale temat tego filmu jest trochę inny. Dobre wychowanie Słowian potwierdzają inne relacje kronikarzy. Prokopiusz Cezarei pisał, że nasi przodkowie, Wandalowie z nad rzeki Wandal, czyli z Nadwisły, nie zajęli ziem swoich rodaków, którzy wyemigrowali do Afryki kilkadziesiąt lat wcześniej. Wyobrażacie sobie te ziemie słowiańskie nad Wisłą i Odrą, leżące, odpoczywające i czekające na powrót właścicieli? I te sąsiednie rody i szczepy, pilnie szczegące prawa własności dawnych właścicieli, mimo że im też by się te ziemie przydały. Nie, tam były ziemie, domy i tak dalej. Różne własności, obiekty. Mimo że nikt by ich za takie przywłaszczenie nie ukarał, bo z Afryki byłoby to trudno zrobić. Takich przykładów jest więcej. I kogo tu wychowywać? Pytajnik. Chyba zamiast wychowywać Słowian, lepiej byłoby odzyskać stan pierwotny ich kultury. Należałoby rozpowszechniać te pozytywne wzorce opisane w kronikach przez wrogich nam przecież przeważnie autorów. Należałoby opisać prawo przyrody i jego stosowanie przez Słowian, zanim zaczęto ich wychowywać w duchu zachodnim i chrześcijańskim. Tu wychowywać jest oczywiście w znakach cudzysłowu. Ludzie w kraju i za granicą powinni o tym wiedzieć. Dobrych przykładów nigdy dosyć. Nie żeby się chwalić, trochę żeby się chwalić, ale też żeby przywracać w tej przestrzeni publicznej, międzynarodowej, globalnej, dobre imię Polaków, które jest bezprzykładnie zszargane po prostu. W czasie wojny nas zabijali masowo, Słowian i Polaków, a teraz gdzieś to czytałem, że w czasie ostatniej wojny chyba 35 milionów Słowian zginęło. Czy to możliwe? No tak było napisane. A teraz, może nas nie zabijają, tylko trują, ale żywnością i różnymi lekami, ale zszargali nasze dobre imię. Cała ta propaganda światowa, nie wiem, niemiecka, żydowska, ale też w Stanach Zjednoczonych. Fatalna, antypolska propaganda i taka dosyć brutalna. I dalej. Taki podręcznik pokazałby, jaka jest różnica między naturalnym prawem Słowian, prawem przyrody, a prawem rzymskim. Oraz dlaczego to drugie jest nienaturalne i szkodliwe pod każdym względem. I zostałoby postawione pytanie, dlaczego na świecie panuje właśnie zaborcze rzymskie prawo, haduka, zamiast uczciwego słowiańskiego prawa przyrody. W takim podręczniku wychowania bez wychowania stałoby na przykład, że zamiast mówić: Jasiu, bądź grzeczny, sami będziemy grzeczni. Jaś to zobaczy i też taki będzie. Skąd miałby brać złe wzorce, jeżeli my dorośli jesteśmy w porządku? A w ogóle nie Jaś, tylko Ładomir, Ladosław, albo jakoś tak podobnie. Nawiasem mówiąc, w Czechach imiona takie jak Ladisław, Ladisława, czy wręcz Lada są ciągle używane. A Lat, czyli po polsku ład, porządek, to coś, czego w sercu najbardziej potrzebujemy. Możemy się zabijać za różnymi rzeczami, ale bez harmonii, bez porządku w naszym sercu, nasze życie jest ubogie. Bez tego porządku nasze życie jest w bezładzie. Mam pewne doświadczenia praktyczne z tą miłością i ładem wewnętrznym, bo dziadek mojej żony miał na imię Ladisław, moja teściowa nazywa się Ladisława, a moja żona już całkiem bezkompromisowo ma na imię Lada. Taka ewolucja w kierunku bogini Lady i ładu w rodzinie i na świecie. A ja miałem szczęście wkręcić się do tej czeskiej rodziny drogą poderwania i poślubienia imienniczki bogini Lady.
moim przypadku spotkanie z boginią Ladą jest wręcz ekstremalnie szczęśliwe i pozytywne. Lada, łamane przez Łada, to słowiańska bogini miłości, piękna, mądrości i łowów. Uładza, czyli porządkuje świat, bo nie ma ładu, nie ma dla ładu ważniejszych rzeczy niż miłość, piękno i mądrość. A po co łowy? Myślę, że kobiety wiedzą, po co są czasami potrzebne. Ich należy spytać. Poza tym łowy męskie są inne niż łowy żeńskie. Pisałem o tym w innych filmach. Mówiłem, przepraszam, pisałem w innych artykułach. Jeżeli te trzy główne, miłość, piękno i mądrość są, to reszta dobrych rzeczy przyjdzie sama. A świat uładzony jest też wychowany. Uładzony i wychowany od z dużych liter. To jest właśnie słowiańskie wychowanie bez wychowania. Jeżeli wszystko jest na swoim miejscu, to po co ci wikipedialni wychowawcy mieliby wychowywać swoich wychowanków? Potrzeba zewnętrznego wychowania zachodzi wtedy, gdy ktoś chce komuś coś narzucić. Wolny słowiański kmieć musiał być wychowany mieczem i kijem do tego, by mógł awansować, w znakach cudzysłowu, na poddanego pana feudalnego. Człowiek, który miał być mięsem armatnim w pruskiej armii, też był wychowywany przy pomocy tak zwanego pruskiego drylu. No w tym oczywiście większość to byli Słowianie i Prusowie. Współczesny polski lemming jest wychowywany do masowego brania niebezpiecznych, ale też koniecznych w jego sytuacji kredytów, do brania również szkodliwych leków i do aplikowania swoim dzieciom zanieczyszczonych szczepionek, a wreszcie wychowywany jest do przyłączenia się do chóru pod niebiosa wznoszącego znany hymn religijny. Teraz otwieram znak cudzysłowu. Polacy byli, są i na wieki będą gorsi. Amen. Zamykam cudzysłów. No, nasze społeczeństwo, szczególnie te tak zwane słoiki, osoby bez korzeni, które są, się przeniosły, no bo ekonomia do tego zmusiła, żeby się przenieść. Te osoby są właśnie przez Gazetę Wyborczą i przez inne takie media antypolskie, obcokapitałowe, są tresowane. Że wszystko, Polska to gorszość. Kto to powiedział? Tusk czy Miłosz? Chyba Tusk. No w ogóle jest taka, Państwo pewnie to już zauważyli, że jest takie dążenie, że każdy, kto jest modny, musi tam popluć coś na Polskę albo na Słowian i wywyższać inne kultury. No taki zwyczaj. Ale to tak nie powinno być. Te style wychowawcze piszę przez małe W. Niestety, XIX i XX-wieczna pedagogika też próbowały wprowadzić do wychowania elementy pruskiego drylu i zachodniej propagandy. Można też wychowywać w stylu rób ta, co chceta, jako pozorną odtrutkę na 1000 lat niewoli. Ale to też jest forma narzucenia nam obcej i szkodliwej kultury. Jest to tak zwana diabelska alternatywa. To nawiązuje do książki Forsyta, Frederica Forsyta. Tak jakby nie można było, tak jakby nie można było żyć normalnie. Mógłbym się zgodzić na hasło: rób ta to, co jest zgodne z ładem świata. Jeżeli w ogóle jakieś hasło jest potrzebne. A nie jest. Nawoływanie do anarchii jest niepotrzebne, bo wolność można znaleźć tylko w ramach praw przyrody. Każda nachalna próba wychowania kogoś świadczy o próbie manipulacji tym kimś. Pamiętaj, czy to będzie pruski dyl, czy rób ta, co wtedy. Tak się manipuluje masami. Od jednego ekstremum do drugiego. Niech im się wydaje, że tak jest lepiej, a może tak jest lepiej, zamiast robić tego, co jest właściwe. Czyli wzajemna dobroć i wzajemne przekazywanie sobie właściwych wzorców. I dalej. Bycie w ładzie z przyrodą i wszechświatem powoduje, że jesteśmy doskonałymi wychowawcami i wychowankami zarazem.
jak wyżej pisałem, w Czechach za komunizmu i jeszcze wcześniej była bardzo fajna moda na pozytywne słowiańskie imiona. Przy czym Czesi w swojej masie wcale nie są bardziej ideowi niż Polacy. Tak mówi moja żona, Czeszka, która do Polski chętnie się przeprowadziła, również z powodu większej naszej wolności wewnętrznej, ideowości. To nie chodzi aż tak bardzo o tą wolność w społeczeństwie, ale naszą wewnętrzną wolność. Polacy mają sobie po prostu wewnętrzną wolność, która w innych krajach jest towarem bardzo deficytowym. Większą świadomość słowiańską Czesi zawdzięczali temu, że w ich kraju wpływy Kościoła rzymskiego są dużo mniejsze niż w Polsce. Polacy są bardziej duchowi i ta duchowość została skierowana w kierunku chrześcijaństwa, co spowodowało odgórne zablokowanie zainteresowania słowiańszczyzną, ponieważ ta związana była niestety z religią naszych przodków. Niestety w znakach cudzysłowa. Świat się otwiera. Mamy więc teraz naszą polską szansę. Mam nadzieję, że u nas, w kraju tak duchowym jak Polska, coś się w kierunku popularyzacji słowiańszczyzny, rozumiane jako wolność i zgodność z prawami przyrody, ruszy. Dajcie znać, kiedy podręcznik wychowania słowiańskiego i polskiego będzie już gotowy. Tyle się dzieje, że mogę nie zauważyć. No rzeczywiście, ostatnio ukazało się parę fajnych książek, o których powiem w innych filmach, o Polsce i o słowiańszczyźnie. I dalej czytam. Na tym etapie, na którym jesteśmy, autorzy na pewno już są przygotowani do napisania takiego dzieła i lada chwila może ono powstać. Jeszcze zanim powstaną przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz uniwersytety słowiańskie i polskie. Dla nich ten podręcznik przyda się jak znalazł. Podpis Marian Nosal, Warszawa, 25 marca do 21 kwietnia 2017 roku. Czyli ten tekst napisałem ponad rok temu, prawie półtora roku temu. Pan Białczyński, pan Czesław Białczyński opublikował u siebie na blogu ten mój tekst, a tam były komentarze. Jeden komentarz na przykład mówi, że tak powiem po swojemu, że za dużo wolności nie jest dobre, że nie można tak powiedzieć dzieciom, żeby się same wychowywały i robiły, co chciały, ale to chyba ten komentarz wynika z niezrozumienia troszeczkę tej mojej myśli. Był też inny komentarz, jeden z komentatorów powiedział, że no rzeczywiście jego zdaniem własny przykład jest najlepszym sposobem wychowania. I podał nawet link do, o ile dobrze pamiętam, do serwisu Helps, ale ten link w tej chwili sprawdzałem, jest już nieaktualny. I tam była podana metoda właśnie wychowawczo-edukacyjna, która w sposób taki formalny opisywała to, co ja tutaj tak po amatorsku, bo nie jestem przecież w tej chwili czynnym pedagogiem, byłem, ale nie jestem, w taki sposób bardziej formalny i praktyczny opisywała to, co ja tu piszę tak bardziej ideowo, jako pewną ideę, pomysł, bo tam to było bardzo dobrze napisane. Można spytać, a skąd mi do głowy przyszedł taki pomysł, żeby taką metodę wychowania bez wychowania zastosować? No stąd, że obserwowałem doniesienia nie tylko o Słowianach, ale też o różnych ludach. Byłem kiedyś na spotkaniu z takim Indianinem, dziadkiem Indianinem, który opisywał, że Indianie, mówił, że Indianie, jeżeli dziecko zachowa się niewłaściwie, to nie tylko, że go nie karzą za to, ale nawet mu tego nie mówią. Po prostu cierpliwie czekają, aż to dziecko samo zrozumie. Obserwując życie społeczne, każde dziecko indiańskie wcześniej czy później do tego dochodzi. Czyli nie krzyczy się, nie bije, nawet się nie tłumaczy, bo tłumaczenie to gwałt. O, przepraszam, taki slogan mi wyszedł, może zbyt ostry, ale coś w tym jest. Jeżeli komuś tak usilnie tłumaczymy, no ja też się muszę z tym borykam, no bo jak filmy nagrywam, no to tłumaczę, staram się tłumaczyć, ale jeżeli komuś zbyt usilnie coś tłumaczymy, to może to nie zadziałać. I jeszcze, no są jeszcze inne metody wychowania. To mówiłem w moim filmie o prawie rzymskim i prawie przyrody, że jest taki lud, bodajże w Afryce, który w momencie, jak się urodzi jakiś nowy członek plemienia,
to wokół niego robią koło i układają dla niego pieś. To jest pieś jego życia, energia, która ma go prowadzić przez całe życie to dziecko, tego nowego członka, tego szczepu. I jeżeli ten człowiek coś złego zrobi, to stają wokół niego, formują znowu to koło i ten człowiek, który coś złego zrobił, słucha swojej pieśni, tej, która ma mu dawać energię i właściwy kierunek w życiu. I dotąd śpiewają, nie żałują swojego czasu. Całe to plemię dotąd śpiewa tą pieśń, aż ten człowiek zrozumie, o co chodzi w jego życiu. Także wychowanie bez wychowania to jest temat dyskusyjny. Nie należy go w taki zbyt prosty sposób rozumieć. To musi być zmiana całościowa, społeczna, ale właśnie wielka zmiana nadchodzi. I chciałem ten temat zasygnalizować. Bardzo proszę o komentarze. Proszę pisać, co Państwo o tym myślą, bo mnie to bardzo interesuje. I też innych oglądających będzie to na pewno interesowało, co poszczególni ludzie na ten temat sądzą. I bardzo proszę też o subskrypcję i proszę o polubianie, czyli lajkowanie moich filmów. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.